Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku serii Wasze pytania, moje odpowiedzi. Ta seria daje Wam możliwość uzyskiwania odpowiedzi na Wasze pytania, które kierujecie do mnie drogą SMS. Czy to poprzez portal Magicznych Wrót, czy też stronę Tip and the Nation. Pamiętajcie o tym, aby móc skorzystać z moich usług, trzeba być osobą pełnoletnią. Nie stawiam kart kobietom w ciąży, na kobiety w ciąży, na osoby trzecie, na zdradę, poprzednie wcielenia, nie drążą już wraz po danej prognozie, nie powielamy tych samych pytań, nie odpowiadam na dopytania. Zatem weźcie to bardzo proszę też pod uwagę. W historiach zdrowotnych mogę zerknąć, na co warto zwrócić uwagę, nie prosimy o diagnozę. Również, moi drodzy, nie sprawdzamy skuteczności, wiarygodności, czy w ogóle realizacji jakiejkolwiek usługi, wróżby poprzez inną osobę wróżącą. Nie chciałabym wchodzić w czyjekolwiek kompetencje, jeżeli u kogoś coś zamawiałeś, masz prawo do tego, aby gdzieś tam uzyskać te informacje u źródła. Pamiętaj też o tym, iż mam tutaj możliwość, czy też daję sobie taką możliwość nieudzielenia odpowiedzi na pytanie bądź pytania, które nie są zgodne z zasadami BHP Tarota. Wysyłając SMS-a z automatu wyrażasz akceptację na zasady panujące tutaj na kanale Magiczne Wrota Tip and the Nation, zatem warto się z nimi też zapoznać. Więcej informacji, szczegółów na temat zasad BHP Tarota również macie na dole. Linki odsyłające do filmiku, który przybliża BHP Tarota, również informacje w pigułce spisane tutaj na dole w opisie. Zatem tak, tak to wygląda w tytule wstępu. I teraz, jeżeli chcielibyście skorzystać z Magicznych Wrót, wysyłacie SMS-ka pod numer 7636. To jest numer, który jest aktywny dla telefonów, numerów, które były rejestrowane w Polsce. W treści SMS-a wpisujecie INT, INT.254, następnie skrót IT, później Wasze imię, Wasza data urodzenia, treść pytania. Jeśli w treści pytania jest zagadnienie o osobę X, czyli partnera, partnerkę, mamę, tatę, szefa, szefową w intencjach do Waszych osób, to proszę o imię tej osoby, czy też tych osób. Gdy nie podajecie imion, ja kartę postawię, ale to też nie podpisuje się pod tym rozkładem, bo nie jestem przekonana, czy energetycznie karty wychwycą o właśnie tą osobę. I teraz tak, cóż dalej? W historiach ogólnych zawierajcie ramy czasowe, na przykład piszecie praca w najbliższym czasie. Gdy zadajecie tak pytanie, ja oczywiście jestem w stanie sobie poradzić z odpowiedzią, ale ona będzie bardzo ogólna, mało satysfakcjonująca dla Was, a unikamy małej satysfakcji. Zatem warto, tutaj szukam pracy, chcę zmienić pracę, czekam na awans, na podwyżkę i ewentualne ramy czasowe, które Was interesują, bo Twój najbliższy czas może się różnić od mojego, bo mój najbliższy czas to jest 3 miesiące, a dla Ciebie odpowiedz sobie. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestie miłosne, to tutaj też piszecie, czy czekacie na osobę, która pojawi się w związku w tym najbliższym, a szukacie po prostu tutaj fizyczności tylko i wyłącznie, nie wiem, sponsoringu, układu. Jesteście osobami dorosłymi, to Wy decydujecie, w jaki aspekt tutaj wchodzicie emocjonalny, na jaki jesteście gotowi i z czym gdzieś tam się nosicie w zamiarach. I gdy określacie swoje, nazwijmy to, potrzeby, to też wiem, czego konkretnie dla Was i pod Wasze potrzeby szukać. I również ramy czasowe. Pamiętajcie też o formie, jak pytanie zostało zadane. To jest kluczowe w uzyskaniu odpowiedzi, bo jakie pytanie, taką odpowiedź uzyskujesz. Zapamiętaj również te informacje. Ja staram się również tutaj precyzować przed położeniem kart, czego możesz oczekiwać po tak sformułowanym pytaniu. Gdy pytanie jest, moim zdaniem, gdzieś tam zbyt ogólnikowo zawarte, staram się również Wam dopomagać tutaj w doprecyzowaniu, czyli rządzę się troszkę tutaj, a zatem też Wam pomagam. I teraz tak, gdy wysyłacie tego SMS-ka, jeżeli ono jest poprawnie technicznie wysłane, to Magiczne Wrota wysyłają informację zwrotną do Was, że doradca otrzymał pytanie. Gdy ja je otrzymuję, realizuję odpowiedź na YouTube, a wysyłam Wam SMS-ka zwrotnego z numerem filmiku, w którym się odpowiedź pojawiła. I teraz Tip and the Nation. Wszelkie zasady, czyli imię, data urodzenia, treść pytania i to, co w treści, to samo, co przy Magicznych Wrotach. Jedyny wyjątek to jest to, że nie zaznaczacie, że na YouTube, bo na tipie nie ma możliwości Wam odpisywania i tutaj niestety Was też nie poinformuję, kiedy się odpowiedź pojawiła, tylko nie
niestety trzeba sobie poszukać odpowiedzi, a w którym filmiku padła no właśnie tutaj dla Was odpowiedź. Ja jestem tarocistką Agiatis, mam na imię Magdalena, tarot, numerologia, karty anielskie, rytuały. A to są techniki moje dywinacyjne, którymi się na ten moment posługuję. Czyżby jakiś refleks tu się poprawił? No, zobaczymy. W każdym razie idę, kochani, do Was. Dzisiaj mamy jeden z ostatnich dni pracujących w tygodniu. No, dzisiaj mamy piątek, piąteczek, a o godzinie wieczorem 17 postaram się zrealizować live dla Was. Mam tutaj niewielką ilość pytań, zatem mam nadzieję zdążyć wrzucić go przed live'em. I ten, nazwijmy to, moja absencja po 25 chyba będzie nieaktualna z racji jakby obostrzeń, które się teraz zrealizowały. Ten plan, który mieliśmy zamiar z mężem aktywować, musimy przełożyć pewnie na wiosnę przyszłego roku, ale to tak myślimy, że to będzie najrozsądniej podjąć taką decyzję, choć trochę nam żal. No dobrze, no to teraz tak, mam pytania i mam dwa pytania od Dariusza. Proszę horoskop na drugą połowę października, sprawy emocjonalne, zawodowo, finansowe. Dobrze, jest opłacone jakby za dwa pytania, zatem będę dwie sfery osobno realizować. Ok, pod... Dobra, tu i plum. Okej. Dariusz, horoskop na drugą połowę października. Horoskop na drugą połowę października. Sprawy emocjonalne oraz zawodowo-finansowe. No to tak, najpierw zrobimy sprawy emocjonalne na tą drugą połowę października tutaj, żeby to zrealizować. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestie tych spraw emocjonalnych, karty pokazują co? To, że pewne rzeczy, jakby nazwijmy to w przyszłym tygodniu, będą spowalniały. Tutaj będzie trzeba wykazywać się w tych sprawach emocjonalnych większą jakby swoją własną aktywnością, o ile gdzieś tam będzie to, nazwijmy to, w możliwościach. Bo karta Rydwana, idź do przodu, realizuj jakiś plan, być może wychodź jakby na światło dzienne w tych czynnikach emocjonalnych. Jeżeli masz kogoś na oku, bądź gdzieś tam jest komunikacja, to ktoś może wyczekiwać kontaktu z Twojej strony. Jeżeli chodzi o kwestię tego tygodnia pierwszego, który będzie w sprawach emocjonalnych, karty pokazują, że tutaj będzie trzeba zmienić jakby punkt realizacji planu, być może zmienić tutaj postępowanie. Karty pokazują, że należy być konsekwentnym, systematycznym, ale również karty pokazują, jeżeli jesteś z kimś pokłócony, może być pojednanie, bądź ktoś wyczekuje z utęsknieniem jakiegoś właśnie kontaktu, ale również karty pokazują, żeby nie tkwić w sferach przeszłościowych, żeby one nie rzutowały też na przyszłość. Karty też pokazują, że mogą być w historiach emocjonalnych jakieś spięcia w domu, przy domu, w rodzinie, przy rodzinie, bądź wśród przyjaciół tutaj, a karta jakby na przyszły tydzień, ale taki nazwijmy to końcówka już października, jakieś kwestie umowne przy emocjach mi się tu rysują. Może to wynikować, ten układ kart bardzo często mówi o tym, że tu emocje stawiamy tak jakby na pierwszeństwie, ale jakby otoczenie poprzez tą decyzję może cierpieć. Być może ktoś nie do końca będzie usatysfakcjonowany i w jakim położeniu emocjonalnym zamierzasz tutaj się realizować. Czasem jest to brak akceptacji bądź zrozumienia dla na przykład wykazywanych uczuć w stronę jakiejś osoby X. Na przykład taka historia, zatem tutaj się może coś podziać, może być aktywnie, dużo zależy też od twoich działań, od Twoich decyzji, trzeba być konsekwentnym, systematycznym, ale ważne jest to, żeby sprawy z przeszłości, to co się kiedyś wydarzyło, żeby nie rzutowało na tu i teraz, zatem też nie porównywać ewentualnie osób w otoczeniu, które się pojawiły bądź będą pojawiały. To teraz sprawy zawodowo-finansowe. Sprawy zawodowo-finansowe. Sprawy zawodowo-finansowe. Dariusz. Sprawy zawodowo-finansowe. Sprawy zawodowo-finansowe. Sprawy zawodowo-finansowe.
No i znowu jest karta Rydwana na wstępie, zatem będzie się gdzieś tam parę rzeczy jakby jeszcze w tej końcówce, nazwijmy to tutaj, realizowało. Coś będzie się tutaj działo, ale będzie trzeba też dosyć dużą aktywność ze swojej strony wykrzesać, jakiś plan działania. Karty pokazują tutaj, że jakby ten pierwszy tydzień, czyli od 19 do 25, może być trudnym w aspekcie tutaj zawodowo-finansowym, bo tu mam jakieś wstrzymania, zatrzymania, niemożność jakby realizacji i tak jakby ktoś coś odpuścił, bądź jakby nie miało się podstaw do tego, aby pewne czynniki zrealizować. I kolejny jakby tydzień, karty pokazują, że szansa, która miała się wytwarzać, ona się nie będzie realizowała, bo czegoś jest po prostu za dużo. Zatem te sprawy zawodowo-finansowe w drugiej połowie października mogą mieć potknięcia. I karty też pokazują tutaj, żeby te potknięcia nie były na zasadzie potknąłem się i leżę, tylko zmienić perspektywę i zmienić podstawy działania, wtedy się będzie osiągało sukcesy. Taka jest wskazówka. Pozdrawiam bardzo serdecznie. I teraz tak, mam pytanie od Ani. Co będzie lepsza decyzja przyszłościowa odnośnie rozwoju zawodowego i finansowego? Zostać w obecnej pracy, czy przejść do... Okej. Zaraz zobaczymy, Aniu, jak to wygląda. Decyzja przyszłościowa odnośnie rozwoju. Decyzja przyszłościowa. Anna pyta. Pokażcie karty. Anna pyta, jak to będzie wyglądało? Anna pyta, jak to będzie wyglądało? Pozostanie w aktualnym miejscu pracy. A czy też przejść do... Czy też przejście tam. Jeżeli chodzi o kwestię rozwoju zawodowo-finansowego, ani opcja A, ani opcja B nie pokazuje się tutaj jakoś spektakularnie. Z racji jakby tych dwóch wyborów, to w tych dwóch wyborach będę się poruszała. Pierwsza kwestia, karty pokazują tutaj piątka mieczy, jakby poczucie oszukania, nie tak to chciałabym, żeby się realizowało. Karty pokazują też, że Twoja osoba może być niezauważana, bądź jakaś wartość została Twojej osoby pominięta. Karty pokazują, żeby nie cechować się tutaj w tym działaniu emocjami, aby gdzieś tam zainwestować jakby w swój własny, nazwijmy to, potencjał w tej historii zawodowej, ale również nie podejmować decyzji pochopnie i nie błądzić też po omacku. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię tego pozostanie w tym miejscu, tak? Tutaj karty pokazują, że to miejsce finalnie może być dla Ciebie czynnikiem, który może być dla Ciebie korzystnym, ale ja mam wrażenie, że Ty potrzebujesz dowiedzieć się tak faktycznie, namacalnie, jakby spróbować czegoś obojść, bo jak nie dotknę, nie powącham, nie spróbuję, to gdzieś tam mogę tego żałować, bo karty pokazują, no, dwójka mieczy. Bardzo często ta karta mówi o tak zwanym błądzeniu po omacku, ale bardzo często przy konfiguracjach takiej właśnie karty mówię o tym, jak nie zobaczę, to nie uwierzę, jak nie dotknę, to gdzieś tam się nie przekonam, tak? Na tej zasadzie, gdy pozostaniesz, możesz poczuć, że no, muszę spróbować czegoś innego. Gdy przeniesienie się, gdybyś przeniosła się, karty pokazują, że to przeniesienie na ten moment jakby nie jest korzystne dla Ciebie, bo jesteś pokazana w giermku kielichów. Gierek kielichów bardzo często mówi o jakby czegoś miała za mało, bądź w sobie jakiejś pewności, być może wiedzy, która powoduje, że Ty jesteś widziana jako osoba, która ma jakieś w cudzysłowie kompleksy w historiach tych pracy. Karty pokazują, że tutaj trzeba zadbać o pozytywny jakby PR w tym miejscu, też, czy też o, do tego miejsca, ale również wystosować stosowny research. Karty pokazują, tu będzie trzeba być asertywnym i również zbić coś takiego jak historie, które mówią, bo rycerz monet bardzo często mówi o tym, że może ktoś bądź sama Ty uważać, że nie do końca to jest miejsce dla Ciebie dobre. Gdybyś przeniosła się do tego miejsca, to i tak z tego miejsca gdzieś tam wychodzisz. Karty pokazują w finalnie. To może być po nitce do kłębka czegoś dla Ciebie wartościowego. Zatem z tego tytułu jest ta korzyść lepszą. Nie to jako miejsce docelowe, tylko przez to miejsce. Co Ci może dać. Ale tak jak mówię, weź te wskazówki, informacje, które są w
kartach pokazano jako czynnik istotny. I pytanie, a w zasadzie dwa pytania od Magdaleny. Pożegnaliśmy się dzisiaj z, nie sądziłam, że będzie mi tak ciężko. Zazwyczaj pożegnania są trudne dla obu stron. Jak to wygląda z jego strony? Jak to wygląda z jego strony? No, poczucie jest straty, tego czegoś nieodżałowanego również tu, bo to, co jest nieuniknione, czyli jakby gdzieś tam takiego uczucia, czy coś mi zabrano, coś tutaj, czegoś mi brakuje, taki niedosyt mi się pokazuje. Zatem no, tak jest to po jego stronie pokazane. Karty też pokazują, że z jakiegoś powodu jego osoba może uważać, że ma związane w całej tej sytuacji ręce i jakby nie umiał się z tych związanych rąk wyswobodzić, tak? Karty pokazują, że tutaj nie należy stosować w ogóle gdzieś tam podchodów, jakichś półpraw, bo to nie do końca jest też czynnik pomocny w całej tej sytuacji. Zatem tak, jak to wygląda z jego strony? Karty pokazują tutaj, że tak jakby coś nie docenił. Tutaj jest poczucie straty i nieumiejętność wyswobodzenia się z tak jakby związanych rąk. I teraz tak, czy ewentualnie widać, czy kiedykolwiek się jeszcze spotkacie? Czy jeszcze kiedykolwiek się spotkacie? I znowu jest piątka mieczy. Jakby nie tak to miało wyglądać. Nie na to się umawiałam. Czy wy się jeszcze kiedykolwiek spotkacie? Co jest za? Co jest przeciw? I karta rada. Karty pokazują tutaj, a jeżeli jedna ze stron będzie i pozwoli dojść do głosu tego, co tak naprawdę jest w środku, to będzie taka możliwość i szansa. A tutaj szansa jest możliwa, aby to się zrealizowało, ale karty pokazują, że trzeba tak jakby wrócić do podstaw tego, co was połączyło. Ale również karta rada mówi o tym, że trzeba posłuchać głosu wewnętrznego, a może i serca. Zatem jest szansa, no ale to też będzie dużo od was zależało, czy wy ją zrealizujecie. Ściskam cię. I teraz tak, mam pytanie na magicznych wrotach od Ani. Czy stracę pracę z powodu zamknięcia firmy, w której pracuję w związku z pandemią? I teraz jest pytanie, czy zamknięta została firma i się obawiasz straty pracy? A tutaj Ani, idąc po nitce do kłębka, no jeżeli jest coś zamknięte, to nie ma pracy. Czy obawiasz się, że zostanie zamknięta firma i stracisz pracę? No to właśnie jest dosyć niezrozumiałe. Ale zadam tak pytanie. Zobaczymy, co karty na to. Czy stracisz pracę z powodu zamknięcia firmy, w której pracujesz w związku z pandemią? Czy stracisz pracę z powodu zamknięcia firmy, w której pracujesz w związku z pandemią? Czy stracisz pracę w związku z zamknięciem firmy? Nie widzę straty pracy z powodu zamknięcia firmy, w której jakby pracujesz. Jakby tego tutaj nie widzę. Jakby mogą pojawić się tutaj jakby czynniki, nazwijmy to ograniczające, a bądź poprzez własne jakieś ograniczenie, niemożność jakby wyjścia z inicjatywą, może też być powód, nazwijmy to tutaj blokujący, czy też realizujący tą niestety stratę. Z tego powodu karty nie pokazują jakby utraty pracy, raczej jakieś ograniczenia. Póki co. Pozdrawiam cię serdecznie. Dobra. I teraz tak dalej. Spytaj kart, czy przyjedzie z kolegą, czy sam. Czy przyjedzie jego osoba do Polski?
sam czy z kolegą, czy jego osoba przyjedzie do Polski, czy jego osoba przyjedzie do Polski sam czy z kolegą. Nie mam historii związanej z kolegą tutaj, ale może być w jakiś ten sposób towarzystwo przy nim pokazana tutaj, bądź ktoś dołączy w całej tej historii i nie mam pokazanych, żeby to się zadziało przed Twoimi urodzinami. Bo to jest jakby błędne założenie w ogóle jeżeli może w ogóle nie przyjechać ze względu na to, że na przykład towarzysz, towarzyszka w jakiś ten sposób nie będzie też mogła realizować tej samej, nie wiem, ścieżki, drogi, jakkolwiek. Bez zmian w schematach zachowań nie widzę, aby przyjechał z kolegą przed Twoimi urodzinami, bo to jest błędne założenie. Zatem trzeba zmienić system działań, realizacji, aby to się mogło ewentualnie zdarzyć. Ściskam. I teraz tak, mam tu pytanie. Wiadomość w mailu 6.20, dobra. I teraz jest, co tutaj? Tu mam Cię. Chciałam zapytać, czy dobre będzie dla Ciebie zamknąć definitywnie znajomość z... Tak też myślałam, moja droga. Tak też myślałam, ale dobrze. Czy będzie dla Ciebie korzystne zamknięcie definitywnej znajomości z... Czy będzie dla Ciebie korzystne zamknięcie definitywnie znajomości z... Czy będzie dla Ciebie korzystne zamknięcie definitywne... Tak, myślę, że tak. Będzie to w ogóle gdzieś tam zamknięcie tak zwane z przytupem. Ale powiem Ci inaczej. Tutaj karty co pokazują? Czy będzie to dla Ciebie korzystne? Będzie to dla Ciebie korzystne, jeżeli będziesz szła z tym założeniem, które było jako pierwotne. Ale gdy zmienisz jakby nastawienie do tej znajomości, wcale to nie będzie musiało być konieczne. Zatem też jest taka podpowiedź dla Ciebie. Zamknięcie definitywne, bo tu się zamyka ta historia i też jest wtedy ta wartość. Chyba że zmienimy jakby punkt postrzegania osoby X, wtedy to nie będzie konieczne. Zatem taka jest tu energia. Ściskam Cię. Dobra. Okej, okay, teraz tak, idę dalej. Dzień dobry, proszę na YouTube. Kiedy dojdzie do spotkania tak sam na sam z, żeby była możliwość porozmawiać o Waszej relacji? Kiedy będzie możliwość spotkania sam na sam? Kiedy będzie możliwość spotkania sam na sam z? Kiedy będzie możliwość spotkania sam na sam? Do końca roku, ale mi się pokazuje to jeszcze możliwe w tym miesiącu albo w grudniu. Tu albo grudzień jest taka możliwość. No, jeżeli chodzi o kwestie tu, to tak jakby okoliczności były tego powodem. Nieplanowane, tak jakby coś nagle miało się zrealizować na zasadzie, no nie wiem, jesteś w domu, dzwoni, słuchaj, jestem w mieście, a możemy się spotkać. Na przykład, bo to są nieprzewidziane okoliczności, bądź wpadniesz na niego gdzieś tam, nie wiem, w sklepie tutaj, czy na przysłowiowo na mieście, bo to są jakby nieprzewidziane okoliczności jeszcze w październiku, ale jakby tutaj karty pokazują na grudzień jako historię możliwą. Ściskam Cię. Pytanie, czy do końca roku znajdę pracę? Ewelina, czy do końca 2020 roku znajdziesz pracę? Czy do końca 2020 roku znajdziesz pracę? Ewelina, Ewelina, czy do końca 2020 roku znajdziesz pracę?
Wiesz co, jeżeli chodzi o kwestie możliwości, bo tu jest te ostatnie 3 miesiące, tak, które są październik, listopad, grudzień. Karty pokazują tutaj, że jeżeli będziesz chwytała tak zwane nawet jakby takie momenty, chwile, jakby czy też karty pokazują, że jest to możliwe, abyś do końca roku znalazła pracę, ale karty pokazują, żeby tak jakby chwytać okazję, ale też bywać wśród osób, które gdzieś tam zawodowo coś osiągnęły i wśród nich również gdzieś tam być może rozmawiać, czy też konwersować na temat właśnie poszukiwań pracy. Gdyby Ci się to nie udało, to dopiero w okresie letnim mam Ciebie pokazaną jako bardzo aktywną osobę zawodowo. W każdym razie jest ogromna szansa, abyś znalazła pracę. Dziewiątka monet, zainwestuj w siebie, w swój rozwój, wewnętrznej dojrzałości zawodową. Koło fortuny, bądź gotowa na dosłownie z dnia na dzień zmiany, ale również i inspirowanie się i bywanie wśród jakiegoś znaczącego towarzystwa, coś, co kto osiągnął coś zawodowego, bądź prestiżowych miejsc. Być może też chodzić o kwestie, nazwijmy te online, które się realizują i na przykład trzeba w coś zainwestować, żeby tą ofertę pracy zyskać również. Zatem rozglądaj się, bo jest ogromna szansa. Gdybyś to przegapiła, to dopiero latem. Pozdrawiam Cię serdecznie. To nie jest na YouTube. I to wszystkie pytania, kochani, na dzisiaj. Zatem ja Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za zaufanie. Widzimy się na live'ie, no i z niektórymi w poniedziałek. A jutro mam nadzieję opublikować filmik, tylko mam zamiar stworzyć napisy do tego filmu. Mianowicie, czego wróżka nie powinna. To taki filmik, który ma dawać jakby wskazówki, informacje dla osób być może początkujących, wróżących, ale też dla osób, które szukają osoby wróżącej, na co warto by zwracali uwagę. Zatem ja na ten moment Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Całuję, pa, pa.